Witam. Dzisiaj będę się zajmował przestawieniem drzwi wejściowych, tymczasowych. Ten otwór. Zobaczymy, jak będzie pasować. Powinien się zmieścić. A biorę się za to dlatego, że niedługo przyjeżdżają drzwi i trzeba przygotować otwór do montażu. Zaciągnąć tą płaszczyznę, tutaj tą zewnętrzną, klejem pod szczelny montaż. Tak więc powolutku się bierzemy do roboty. Najpierw trzeba się będzie pozbyć, a w sumie to może drzwi, tak będzie najlepiej. Kręciki wszystkie do pudełeczka. Dobra, tutaj jeszcze jakieś, to myślę, że wracam, jak skończę rozbieranie. Operacja z drzwiami skończona. Tak jak widać, to jest tylko prowizorka na parę dni, ale myślę, że będzie działać. Zamyka się. No, drzwi już się wypaczyły trochę, bo to tylko kawałek łaty i cienka płyta USB. Od środka mniej więcej wygląda to tak. Tu jest prześwit, ale to tym się nie będę zajmował. Teraz zostało mi jeszcze tylko troszeczkę podszlifować nadproże, bo to tak jak widać, to jest dosyć nierówny temat. Nie wiem, czy będzie widać laser. Chyba raczej nie będzie widać. To dosłownie 5 mm, tak do centymetra maksymalnie w niektórych miejscach, tam gdzie odstaje. To szlifuję i biorę się za przygotowanie otworu. Środek przeciągnięty, lepiej nie trzeba, rzadkim klejem, gładziutka, równa powierzchnia. Teraz lecimy z zewnątrz. Tutaj z tym narożnikiem nie ma się co przejmować, bo taśma i tak łapie gdzieś mniej więcej ten kawałek. Sam ten róg tutaj będzie głównie piana. Tak więc tym rogiem się nie przejmujemy. Około 15 cm, tyle wystarczy. Powierzchnia oczywiście była zagruntowana wcześniej. A mimo to i tak strasznie ciągnie klej. No co prawda to jest dosyć cienka warstwa, ale
ale ciągnie. Podniesiemy się trochę wyżej. Kleju trochę chyba za dużo sobie rozrobiłem, ale to nic. By to mniej więcej wyglądało. Przygotowane, lepiej nie trzeba. Resztę kleju gdzieś sobie wyrzucę, zobaczymy, zaraz sobie coś znajdę. No i myślę, jeszcze wrzutkę zrobię z gotowego montażu drzwi, bo drzwi mają w ogóle, a tak właściwie to powiem może, dlaczego montuję jednak teraz, a nie po tynkach. Otóż zdecydowaliśmy się na tynki cementowo-wapienne, zacierane piaskiem kwarcowym. No i dlatego zdecydowaliśmy się na obstawienie drzwi już teraz przed tynkami. No żeby później nie obrabiać tego, nie kombinować, nie starać się, żeby tego nie było widać, łączenia. Tak samo też będziemy, nie wiem czy się nam uda, znaleźć jakieś parapety, żeby też zostały obsadzone przed tynkami. Ale to zobaczymy, czy w ogóle coś się nam uda wybrać. Dobra, jeszcze rogi sobie tutaj tak ściągniemy, żeby jutro nie skrobać.
Dobra, to było na tyle. Drzwi już zamontowane. Tak jak widać, też na szczelnym montażu, na tych samych taśmach co okna. Drzwi są posadzone na klinarycie, zabezpieczone z zewnątrz EPDM-em. Tu już sobie zdążyłem zerwać folię, zabezpieczyć klamkę. W środku to wygląda tak. Przy montażu w sumie jest wszystko to samo co i przy oknach. Na temat parametrów to teraz nie pamiętam, ale myślę, że wrzucę gdzieś w materiale jakiś tutaj obok pewnie te wszystkie parametry. To są chyba 75, ale nie pamiętam teraz, nie chcę kłamać, tak więc gdzieś coś będzie opisane. No i tak to wygląda. Jeszcze zostało tylko zabezpieczyć taśmy z zewnątrz. No i czekamy na tynki. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia.